Biegnij, biegnij, chłopie, bo się ruszasz jak Polska na Euro. Panowie, kurwa, fajne dupeczki, znaczy najlepsza strona do wymiany skinów. Zapraszamy. Jebudu, jak twój stary w czwartym. a twój stary w 2024, wymienia skiny na słab, czyli najlepszej strony do wymiany i sprzedaży skinów na krypto. Znajdziesz tu dużo konkursów i wszystkie skutki, o jakich marzył twój pradziadek. A z kodem Żaba YouTube macie 35% bonusu do doładowania. Oraz możliwość wykorzystania maksymalnie do 30 dolarów bonusu podczas trzech transakcji. Alo lobyczki, ten skinek do wygrania. Dzisiaj elegancki odcinek z Kejshuga. Oczywiście, a pierwsza komentarzy. subik na kanale oglądać, dobijajcie watch time, bo już na dniach pojawi się konkursik. Mówię tak co film, wiem, że tak mówię co film, ale mi się szczęście organizować, bo jestem po prostu leniem. Dobra, jesteśmy na skugu. wypatrzyliście sobie skinka. Przypominam o Giveawayu. Dla każdego, kto z kodem Żaba YouTube, ma szansę wygrać 5 takich skinków. Link do konkursu macie w opisie, trzeba otworzyć sobie strzeczkę nitro i przynajmniej dolarka z kodem właśnie żabełty lodowa. się 14 osób, więc bierzcie udział, bo naprawdę warto. Przypominam już o cashbacku. każde tutaj wydane 100 dolarków to jeden dolarek. Macie 1%, 1 cashbacku. no i też oczywiście darmowe skrzynki, warto sobie je codziennie otwierać. Mi się już troszkę ich uzbierało, w zależności od tego, jaki macie poziom, możecie sobie otwierać tutaj daily case'y. Otwórzcie sobie tradycyjnie Goldzika, zobaczymy, co nam wypadnie. Kod promocyjny i oczywiście, daje wam bonus do i możliwość też tutaj zaraz Wam pokażę. bonusu do ładowania. Dwa armowe, dwie skrzynki oraz możliwość wzięcia udziału w jednym giveawayu, jeszcze dodatkowym, oprócz mojego na stronie Royal Giveaway. Aktualnie to za 10 dolarów więcej trzeba doładować. Takie rękawiczki można zgarnąć. I fast giveaway za 2 dolarki lub więcej. To już się tutaj kończy. więc tego prawdopodobnie, jak gdyby ten film będziecie oglądać, nie zobaczycie. Ale ten jeszcze giveaway na pewno będzie. Dzisiaj za 10 dolarków lecimy sobie do. Koski, i też diamenciki, rzućmy sobie może diamenciki we węcik. Przy okazji do tych 10 dolków w pierwszej próbie sobie podrzucimy. A później już tylko te dolków 10. Czekajcie, weźmy sobie w trudny poziom i weźmy sobie Kokonuca za 5000 50 dolków. Mamy 5 dolarów. Cardilaka takiego, czyli 15 dolków na pierwszą batelkę, naszą idzie. Kręcimy sobie, próbujemy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Widzę, że troszkę bite wygracie tutaj tworzą, ale my sobie stworzymy własną za 15. Mamy teraz tryb Underdoga w ogóle. Co ciekawe, tutaj. Został utworzony tryb underdog dodany do Case War. się bardzo fajnie rozwija, dlatego to mega szacun dla nich, bo praktycznie cały czas są jakieś aktualizacje, więc liczę, że ta stronka zagości na długo. Weźmy sobie średeczkę nitro, którą od trzeba też właśnie otworzyć do tego konkursiku, żeby wziąć udział. Link macie do giveawaya w opisie, no i dwie inferno, mamy fajne 15 dolków na początek, później już dyszki. Zagrajmy sobie właśnie to underdogowo na czterech, bitewkę prywatną i losowe boty sobie dobierzmy Nerd, Force i Troll. Zobaczmy, co się wydarzy. Liczymy oczywiście na dobre dropy oponentów, słabe dropy nasze, i póki co tutaj w ogóle wygrywa force. Nie podświetla się, kto wygrał na łódny, czy podświetla? Podświetla się, dobra, tylko podświetla się na fioletowo, bo tak jest na zielono. Więc spoko. My tutaj jeszcze się nie ustawiliśmy typowo pod underdoga. Nie że może to jest rozgrzewaczka. pierwszy nasz underdog, naprawdę, tutaj na tej stronie. P2000 nam poleciał za 40 centów. My jakoś za dobrze sobie radzimy. Niech ten force coś dobrego trafi. Jezu, to jest w ogóle w tej gamie love. Kosa do trafienia w szynce za dolarka. I to jaka kosa potężna. No i dwie szyneczki inferno. Tutaj chłopaki gonią. My cały czas też, niestety. My też, niestety, ale tutaj. Teraz być może jeszcze to wyciągniemy, i okazuje się, że minimalnie, minimalnie próbowaliśmy, walczyliśmy 35 dolków. Wygrał troll dobra, chyba jednak mi się bardziej podobają te tryby klasyczne, standardowe. I nie jest takie same bitwy, teraz są tylko 10 dolków, już tylko, więc 10 dolków. Wykorzystamy sobie do tego, że weźmiemy tą skrzyneczkę i samą, ona zawsze fajnie dawała za 3,25. z dużo nie zrobimy, bo za 10 dolków to możemy sobie je zrobić 3 co najwyżej. Ale tak to zagramy: gramy na czterech i tworzymy taką sobie bitewkę. Jeśli chodzi o Huga, tutaj się pytanka nie pojawiają, pojawiały się jedne hasztagi. Hashtag na dzisiaj również pojawi się w trakcie odcinku, i tutaj myślę, że materiał z widzem się pojawi. Że współpraca z kiepsługiem dalej będzie trwała. Tutaj bardzo fajnie to wygląda, tak jak mówiłem, skana się rozwija, wszystko elegancko, cacy zajebioza. I tutaj już niestety my bardziej pod droga Stube to na razie wyrywaj, Stube to bierze, Stube to bierze, a nie! Troll tutaj Oceanic Drive w ogóle, no właśnie, ISAMu w poprzednich tutaj zawsze batlach, no gdzieś prawdopodobnie jakby skoczyły, zawsze ta i ISAMu za 3,25, przynajmniej raz w batlu, gdy było jej 4 sztuki, 5 sztuk czy coś, potrafiła namieszać, tu właśnie namieszała i bot Troll sobie wygrał, ładną bitewkę. Diamencik sobie cały czas oczywiście zdobywamy, i w ogóle tak, możecie sobie też odbierać za wbitkę poziomów nagrody, poszczególne tutaj poziomy wbijacie za właśnie otwieranie skrzynek różnego rodzaju działania na stronie. Później też macie sobie lepsze daily case y dzięki temu otwierać. I tak, ja sobie na przykład tutaj biorę tutaj przykładowo mam 1.06 w skrzyńce, też możecie sobie brać skrzynki, możecie sobie saldo oraz skiny po prostu, tak, za 2.16, więc do wyboru, do koloru, w zależności od tego jaki poziom też wbijecie, wracamy na bitewki, 90 tysięcy otwartych, darmowych skrzynek, już sporo. Mam bitewkę w ogóle, 2450. Kurde, no poza schematem. Dobra, dołączmy sobie. Wiem, że to nie jest związane z tematem odcinka. A to jest w ogóle pierwsza bitwa, chyba tutaj dołączyłem na Case Hugo. Hubus stworzył tą bitewkę. On jeszcze oczekuje na nasza tutaj dodał i samu i tutaj dodał Giorgio, aka Boxdell troszeczkę podobny, ale teraz o Boxdelu lepiej nie mówić. Każdy tutaj fajnie pocisnął. Yy, aha, to jest one case Battle w ogóle zapomniałem o tym. Ale Hubus wygrał, minimalnie Hubus wygrał. My dostaliśmy origami tutaj w ramach rekompensaty. No i jest jak jest, jest jak jest, zarabiaj gotówkę, w ogóle zarabiaj, co my tu mamy, zarabiaj gotówkę z Case Hooga, dodaj banner do Case Huga, aha, to o to chodzi, nie? Odrodzi same Vibe, ranking Summer Vibe'a yy, i idźmy na bitewki, bo tutaj nie ma co czekać, troszkę za dzisiaj, Underdoga mamy, kurde, do, nie zdążyliśmy dołączyć, ale fajnie, coraz więcej bitewek, jest w ogóle ludzi online na stronie, jest jakaś informacja na dole, na dole chyba nie ma, pewnie by się pojawi, pewnie się gdzieś zaraz pojawi tutaj takowa informacja, 39 doków. Kurde, fajne bitewki. No, my mamy challenge nasz od 10, więc będziemy go kontynuowali i z 10 dolków, candy, drop. A spróbujmy sobie te 20 szunek samu. Powiem Wam, że tak, no ciekawe, nie? Na pewno ciekawe, dużo 20. Na trzech teraz zagrajmy. Klasyczno nie gramy underdoga, próbujemy chwilkę poczekamy, może ktoś potencjalnie dołączy, nie wiem jak to będzie, ziom, nie wiem, nie wiem. Ale jestem całym botem, jestem szczerze w oglądaniu w ogóle lajwika, to znaczy zapisu lajwika Wardengi. No i ma być gruby ten filmbox Box Delosa, jak Wam ostatnio mówiłem. Ja jestem ciekawy, ja śledzę długo internet, ja gdzieś tam zawsze tutaj byłem związany czy jako widz, jako też youtuber, twórca, więc gdzieś tam się interesowałem, teraz przecież trochę mniej niż już kiedyś. No i zobaczymy co z tego wyjdzie, na razie to bot fine ładnie nas demoluje, my bardzo, bardzo słabo. Na równi z botem, nerdem, A to się może wszystko trafić. Kawek jest najdroższy, skin w ogóle z tej skrzynki. Ale jak się najeżdża, to nie jest pokazane, więc tutaj do CSGO tego, do CSGO Case Huga, <coughs> informacja, że możecie takie coś dodać: Revolver taką naklejeczkę w ogóle wjechał od razu, Junkyard. Małe, no, to w ogóle wiecie, no, te skrzynki tanie, to jest zawsze taka fajnie, że ich jest dużo, bo się wszystko zawsze może zmieniać, ale czasami te dropy są słabiutkie, nie? Galilek tu poleciał. Kurde, nie chce nam nic najlepszego polecieć. Cały czas tutaj chłopakom dobre rzeczy tralecą. Nam jakiś sam najgorszy syf. Nie możemy żadnej rundy wygrać, nie możemy się przełamać. Jesteśmy już mocno w tyle, pod underdoga typowo jesteśmy skrojeni. Chyba, że gdzieś tam coś zaatakujemy. Wygraliśmy, ale co to za wygrana? 25 centów. Nie wiem, że 50 centów. No jakby dało tamtą emeczkę, to byśmy taki radolatków chociaż nadrobili. A tak jest słabo. Najlepszy skin do tej pory. Tu ta kosa gdzieś tam przelatuje w oddali. Najdroższy skin tej szynki za pół dolka, 1.12, tutaj 2.01 duality, ja właśnie podświeciła, co ciekawe, więc tak, tak jak, to jest, jak jest, nie? Jest, jak jest. Dobra, widzowie, dzisiaj hashtag live, hashtag live, hashtag live. Hashtagliwe. Mam nadzieję, że nie zablokuje, bo ostatnio trochę hashtagów blok blokuje. Hashtagliwe, jakie to hashtag na żywo, jak zablokuje, jakimś tam, że już nie. My tymczasem mieliśmy jakoś wygraną lekko, troszkę podgoniliśmy. Tutaj mamy Maka a i tutaj Red Astor, Czerwony Astor, normalnie Aston Martin. Powiem Wam, że nie był chyba to odpowiedni wybór. Mimo, że kwota będzie całkiem spoko, ale można było tutaj, myślę, ciekawego, rozegrać te 10 dolków. I gdzieś tam by się patenty jakieś znalazły, żeby to lepiej rozegrać. Spróbujemy jeszcze raz, zaraz to ogarnąć. Emeczka, yy, No właśnie, patrzcie, gdyby ta M-ka dwa dolki wcześniej, byśmy odrobili. A tak fajnie, że jest daleko, nie ma szans tego odrobić. No mamy tą Nie nie, musiałaby się bać w statyku dniu. Słabiutko, słabiutko. Tu nam nie poszło 30 dolków z 10, więc kwota całkiem ok. Spróbujemy jeszcze na dwie strzyneczki za 5 dolków sobie zrobić Batla. Konie na Inferna, jakieś inne, na Dragon Tracery. Nie gramy to i to gramy na szczere, bo tu już czas, na, czas nas nagli. Chwilkę może byśmy poczekali, ale coś mi się wydaje, weźmy sobie ta forca, że to jednak czekanie, graj na czekanie nie będzie do końca optymalne, bo może by nikt nie dołączył. Zaczynamy fajnie, bazyliszkiem, ale Kaiman, ja pierdolę chłopie, to jest trzyka za 5 dolków. Ty trafiasz Kaimana za 72 dolary. Fajnie się to zaczęło, ale chłop nas zdemolował. Ale powiem wam, że taką samą bitewkę bym sobie jeszcze raz utworzył. Tym razem damy ją w Underdoga też na cztery graczy i może być ciekawie... Dobra, Underdog jest fioletowy. Teraz już widzę, ku mam czacze, ku mam różnicę. I tutaj co? My słabo 10 centów jest, dobra. No i tutaj musimy do zawszego skina od Nitra trafić. Trafiamy. Trafiamy i wygrywamy! I mamy 33 dolarki, więc pięknie to się tutaj nam potoczyło 33,73 i w końcu z tego można już fajną, ciekawą batelkę zrobić, czyli 73 Dragon Tracer. Jednego bym go dodał, bo mi się spodobał. Na pewno dodamy sobie te skrzynki tutaj te co były, weźmy sobie cenowo. Te skrzyneczki i samu za 3,25. Też zróbmy tak, dodajemy je sobie 4, dodajemy sobie znowu jedną Dragon Tracer. Zostaje nam 15,73 dolarka i coś sklepmy, Yellow Jar 15,50, wierzę w żółty słoik, zobaczmy co przyniesie. Na trzech klasyka, klasyka na trzech gramy, nie gramy na czterech, nie gramy na underdoga, nope i tak. Lecimy, zaczynamy i pierwsza skrzynka, niestety nope, już ma potężną przewagę. To jest właśnie to i samu zawsze on odda jakiegoś skina solidnego przynajmniej jednej osobie. W tych, może kosztuje 3 dolki, w te skiny powyżej 15 dolków tutaj. Mocno, często się trafiają i nam też taki leci, widzicie? Pięknie. Jeszcze jesteśmy w grze 60 centów. Odrobiliśmy to, co straciliśmy, niestety znowu to tracimy. Ale macie tutaj przykład, że szynka i samo za 3,25. Ja już to wcześniej zauważyłem. Jest to teraz, jest niesamowita po prostu. Coś pięknego, jakie z niedroby lecą. I co, ostatnia szansa. No, gdyby tu była kosa. Jest! Co się stało? 128 dolków, widzowie. Co za kombak? Faktoriu nam poleciało. Mamy 128 dolarów. To oznacza, że kosa już jakaś jest zrobiona. Z 10 dolarów udało nam się zrobić kost. Jest to historyczny odcinek z Case HUGA W ogóle jest to bardzo mała kwota. Martyna! Martyna chyba śpi. Chciałem się pochwalić mi to pokazać. Co za kambach, co za końcówka ten glock w ogóle, co tu się stanęło, to ja nie wierzę, widzę trzy niebieskie Jerzy. Dzięki mogę za odcinek, dzięki, że oglądaliście, trzymajcie się, do następnego Siemano.